Za rekordzistami 7 tygodni przygotowań, między innymi 8 gier kontrolnych, treningów nie zliczę. Czas podsumowania tego okresu styczniowo-lutowego naszych trzecioligowców i zapowiedzi inaugurowanej już niebawem rundy rewanżowej w grupie trzeciej. Tenże wspomnianych 8 sparingów, 5 zwycięstw, 3 remisy. Statystycznie całkiem przyzwoicie. Jeżeli by się to przełożyło na wyniki w lidze, to byłbym bardzo zadowolony. Na pewno pocieszające jest to, że w każdym meczu kontrolnym punktowaliśmy, więc też mam nadzieję, że taki obraz przełoży się na ligę. A skoro o obrazie mowa i sparingach, czy jesteś zadowolony z obrazu tych gier kontrolnych z udziałem rekordzistów? W większości tak. Wiadomo, mecze kontrolne są po to, żeby znaleźć ewentualne mankamenty i wiedzieć, nad czym jeszcze pracować. I niektóre właśnie z tych gier pokazały nam elementy, które chcieliśmy jeszcze w trakcie przygotowań poprawić. A z którego jesteś najbardziej zadowolony? I czemu jest to remis z GKS-em Katowice? No bo to był pierwszy mecz, to na pewno, i na pewno z drużyną z wyższej półki. Pracowaliśmy wtedy właśnie nad fazą bronienia i mimo, że straciliśmy dwie bramki, w tej fazie bronienia wyglądaliśmy nie najgorzej. Ale już w ostatniej grze kontrolnej z rezerwami GKS-u Tychy wyglądało to po prostu słabo. Szukając pozytywów, na pewno zagraliśmy na zero, więc to jest klucz. W tym okresie przygotowawczym właśnie skupialiśmy się bardziej na tym, żeby jeszcze lepiej bronić. Ale wiadomo, jesteśmy taką drużyną, że chcemy wygrywać każdy mecz, nawet mecz sparingowy, kontrolny. I mały niedosyt jest, ale mówię, no czekamy na ligę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w lidze. Pomówmy chwilę o personaliach. Przyjście Michała Bojdysa, de facto powrót na startową 13, poszerza wachlarz wyboru w linii defensywnej. I to znacząco. No na pewno, ale musimy przygotować się na to, że pojawią się jakieś drobne urazy, kartki w drugiej rundzie, więc tutaj chcemy się zabezpieczyć, żeby akurat w linii defensywnej mieć spokojną głowę. Nie ukrywam, że jeszcze okienko nie jest zamknięte i będziemy może jeszcze szukali jakiegoś wzmocnienia w linii ofensywnej. A skoro o ofensywie mówimy, para Daniel Świderski, Michał Biskup gwarancją goli? Miejmy taką nadzieję. No, w meczach kontrolnych pokazali, że te bramki potrafią strzelać, że mają do tego dryg i liczymy na to, że w lidze również tak będzie. Ale i tak kluczową pozostaje druga linia z liderem Tomaszem Nowakiem na czele. Oczywiście, no Tomek jest liderem i to nie ulega wątpliwości. Mam nadzieję, że będzie w bardzo wysokiej formie, takiej jaką prezentował w grach kontrolnych i że wszystko poukłada się w lidze tak, jak sobie życzymy. Trudna wiosna się zapowiada. Przed rekordzistami rezerwy Rakowa Częstochowa, lider tabeli grupy trzeciej, Polonia Bytom. Tuż za plecami Wrocławska Ślęza i Lechia Zielona Góra. Do tego dodajmy jeszcze spory ścisk na dole. Zapowiada się runda niczym walka o ogień. Każdy mecz jak o Mistrzostwo Świata, no ale tak ta liga wygląda i w sumie możemy się cieszyć, że jest bardzo wyrównana i że w każdym meczu każda z drużyn może potracić punkty, bo ta rywalizacja, mam nadzieję, nabierze rumieńców i całą rundę będzie to wyglądało tak, że każdy będzie o coś walczył. Pomówmy chwilę o najbliższym rywalu biało-zielonych, ekipie Lechii Zielona Góra, aktualnie na 5. miejscu, 31 punktów w dorobku, o 5 mniej od Bielszczan, ale niewielu pamięta o tym, że mają zielonogórzanie jeszcze w perspektywie zaległy mecz z Gorzowską Wartą. Trudny rywal, bardzo trudny. No bardzo trudny, zawsze te mecze z Zieloną Górą, z trenerem Sawickim były trudne i też spodziewamy się, że taki będzie w najbliższą sobotę. Tam wynik był niekorzystny dla nas, chcemy się zrewanżować. Przegraliśmy wówczas 2-3, przypomnijmy. Zapraszamy na sobotnie popołudnie na Stadion Przymłyńskiej o godzinie 14:30. Jaki przewidujesz scenariusz tego spotkania? Nie wiem czego się spodziewać. Na pewno będziemy analizować grę drużyny Lechii i spróbujemy wymyśleć jakiś dobry plan na mecz. Szkoda, że nie na własnym trawiastym boisku przy startowej 13. No ale warunki do soboty, ponieważ nagrywamy tę rozmowę kilka dni wcześniej, na pewno się diametralnie nie zmienią, nie ulegną poprawie. Odkąd tu pracuję, zazwyczaj pierwsza kolejka była grana na górce, więc tutaj też żadnych zmian innych nie przewidujemy. No, na trudności pogodowe nie poradzimy nic.
Zatem życzymy powodzenia w najbliższym meczu, w całej rundzie wiosennej. Idźcie po marzenia. Dokładnie. Warto marzyć. Mam nadzieję, że te marzenia uda nam się spełnić. Wszystko weryfikuje boisko. Zobaczymy. Dziękuję w imieniu swoim, w imieniu drużyny.